Ostatnio były fakty o BMW. Na karcie społeczności, do której moi subskrybenci mają dostęp, zagłosowaliście, że kolejne fakty mają być o Audi. Także proszę bardzo. Był taki gościu jak August Horsch, który założył firmę samochodową wraz z Karlem Benzem w 1899 roku o nazwie wywodzącej się z jego nazwiska. 10 lat później założył kolejną firmę o nazwie August Horsch Automobilwerke. Okazało się, że nie może używać takiej nazwy, bo jest ona zastrzeżona przez poprzednią firmę, w której pracował. Nazwę więc zmienił i wiecie na jaką? W języku niemieckim Horsch oznacza słuchać, nasłuchiwać, co po łacinie oznacza Audi. Nazwa Audi zatem oficjalnie jest używana od 25 kwietnia 1910 roku. Jeszcze jedno szybkie info przed odcinkiem. Jak wiecie, z bratem robimy i sprzedajemy m.in. podnoszone elektrycznie biurka gamingowe. W tym od niedawna w Polsce. Dzięki waszemu wsparciu i dzięki temu, że sprzedaliśmy już pierwsze 100 sztuk na terenie Polski, wystawiliśmy dla was jeden jedyny stół na Allegro z tej właśnie okazji w kwocie dwa razy niższej niż jego nominalna wartość. W tym momencie tak naprawdę na jego sprzedaży stracimy, ale chcemy jakoś się po prostu wam odwdzięczyć. To będzie jedyny niepowtarzalny stół sygnowany moim podpisem, także kto pierwszy, ten lepszy. Linka do tej aukcji znajdziecie w opisie i w komentarzu. Okej, ale wróćmy sobie do tematyki odcinka. Horsch i Audi zawarły porozumienie z dwoma innymi niemieckimi producentami samochodów, DKW i Wanderer, tworząc Otto Union. Cztery pierścienie, które Audi wciąż używa dzisiaj, pierwotnie reprezentowały cztery firmy Otto Union. Po połączeniu firma ta stała się drugą co do wielkości firmą samochodową w Niemczech po Mercedes-Benz. Każdy z czterech producentów miał swoje zadanie. Horsch budował luksusowe samochody, Audi koncentrowało się na luksusowych samochodach średniej wielkości, Wandera był odpowiedzialny za samochody średniej wielkości, a DKW miał za zadanie tworzyć małe samochody i motocykle. Pierwszy samochód o nazwie Audi opuścił fabrykę w lipcu 1910 roku. W 1933 roku Audi wydało pierwszy europejski samochód posiadający sześciocylindrowy silnik z napędem na przednią oś o nazwie Audi Front. Wojna była trudnym okresem dla Audi. Wstrzymano wtedy praktycznie całą produkcję samochodów po to, by we wszystkich zakładach marki produkować uzbrojenie wojskowe. Audi ma wiele fabryk, niemniej najtrudniej dostać pracę w fabryce, w której składa się super samochody Audi R8. Pracują tam najlepsi z najlepszych. Ludzie składający te samochody nazywane są Silverlinersami. Jest to dlatego, ponieważ mają oni w większości siwe włosy i pracują w Audi od dziesięcioleci. Audi R8 składa się z 5000 części, a ich złożenie zajmuje jednemu zespołowi 70 godzin. Dziennie produkowanych jest 20 R8. Audi jest pierwszą firmą na świecie, która wprowadziła testy zderzeniowe dla samochodów, zwanych potocznie crash testami. Wtedy one wyglądały nieco inaczej. Po prostu zrzucano samochód ze wzgórza przed grupą widzów, aby zademonstrować bezpieczeństwo. Gdy samochód przestał się toczyć, grupa widzów była zaskoczona, że silnik potrafi w takim aucie jeszcze pracować. Pamiętacie, jak mówiłem w jednym z odcinków na moim kanale o takim aucie jak Otto Union Type C? W 1938 roku było to najszybsze auto świata od Audi, które potrafiło rozpędzić się do 430 km na godzinę. Pierwszy model szybkich pojazdów Audi RS powstał we współpracy z Porsche. To właśnie Porsche dostroiło silnik do produkcji 311 koni mechanicznych, Porsche dostarczało również układy hamulcowe i zawieszenia. Pierwsze Audi Quattro powstało na bazie Volkswagena typ 183. World Rally Championship musiało dostosować zasady swojego konkursu, by Audi z napędem na 4 koła mogło brać udział w wyścigach. W latach 80. Quattro od Audi nie miało sobie równych. W 2012 roku Audi było pierwszym na świecie zespołem, które wykorzystało hybrydę diesla do wygrania wyścigu La Manche. Główna siedziba Audi, która znajduje się w Niemczech, jest odpowiedzialna za produkcję 50 różnych modeli samochodów. Większość wyścigów La Manche wygrała Audi R8R. Audi wygrało te zawody 13 razy, choć wciąż niedoścignione z Porsche z pulą 19 zwycięstw. Audi w ramach pewnego konkursu buduje samochód, który będzie w stanie przejechać 500 metrów na powierzchni Księżyca. Warunkiem konkursu jest to, że samochód musi nadawać obraz na żywo podczas tego przejazdu. Ze względu na duże podobieństwo loga Audi do loga Igrzysk Olimpijskich, firma Audi została pozwana przez Komitet Olimpijski pod zarzutem naruszenia znaku towarowego. Komitet Olimpijski przegrał jednak sprawę z Audi. Audi było pierwszym niemieckim producentem samochodów, który wprowadził kierownicę po lewej stronie. Wiele modeli Audi w swojej nazwie ma ukrytą moc silnika, tak jak to ma miejsce w nazwie Audi 100, gdzie cyfra 100 oznacza moc silnika, z którego korzysta samochód. Wspomniany samochód Audi 100 był w latach 60-70 najczęściej produkowanym samochodem marki. W 1986 roku kierowca Audi spowodował tragedię, na wskutek której Audi wycofało się z wyścigów rajdowych. Kierowca doprowadził do wypadku, w którym stracił panowanie nad samochodem, wjeżdżając w tłum ludzi i raniąc śmiertelnie trzy osoby.
W 1989 roku Audi wyprodukowało pierwszy hybrydowy samochód sprzedawany seryjnie. Nie odniósł on jednak zbyt dużego sukcesu. W 2010 roku Audi TTS było pierwszym na świecie samochodem, który wjechał na Pikes Peak bez kierowcy. Samochód sterowany był komputerowo przy współpracy z GPS-em. Syntetyczny olej napędowy produkowany jest ze składników takich jak woda i dwutlenek węgla, a Audi pomogło w opracowaniu tej technologii. Jest też ciemna strona Audi, o której niewielu wspomina. To były co prawda czasy wojny i standardem było, że niemieckie firmy, w tym firmy samochodowe takie jak Audi czy BMW, wykorzystywały niewolniczo robotników. Mówi się o śmierci ponad 4-5 tysięcy pracowników w fabrykach Audi. Audi to nie tylko samochody. Produkowali oni również produkty dla zwierząt domowych, takich jak smycze, kamizelki, czy też produkowali chociażby krzesła. Ilu z Was przeczytało pierwszą stronę instrukcji dołączoną do samochodu? Pewnie niewielki odsetek. A czy wiecie, że Audi A6 ma cały podręcznik dostępny cyfrowo na ekranie w samochodzie? Najdroższym samochodem Audi jest Auto Union Type D. Samochód miał zostać sprzedany na aukcji za 12 milionów dolarów. Wyprodukowano tylko 5 egzemplarzy tego modelu. Produkcja była na życzenie Hitlera. W tym momencie najlepiej sprzedającym się modelem Audi jest Audi Q2, Q3 i Q5. W tym odcinku to wszystko. Pamiętajcie, żeby wejść w stronę na Allegro z tym stołem gamingowym, o którym mówiłem, i jeżeli jesteście zainteresowani, po prostu go kupcie. Kto pierwszy, ten lepszy. A w komentarzach jeszcze napiszcie, o jakiej marce mam zrobić...